Ojcze, dziękujemy Ci za cudowność Twojej natury, za cudowną zieleń, błękit nieba, za śpiew ptaków, za powiew wiatru i krople deszczu. Dziękujemy Ci za ciepło słońca i nocną ciszę, ale niebawem to wszystko ulegnie całkowitej destrukcji i pogrąży się w chaosie dotąd jeszcze niespotykanym. Pomóż nam więc i pozwól dostrzec prawdziwą przyczynę tego wszystkiego, co już jest i co nadchodzi, abyśmy zdołali ostać się przed gniewem Twoim. Proszę zwrócić uwagę ludzkości na to, że tam, gdzie szukają ratunku, tam go nie znajdą. Poprowadź nas więc w ramiona Twojego Syna, naszego Zbawiciela, aby to Jego życie w nas było naszą szczepionką naszym ratunkiem, naszym zbawieniem, pokojem i bezpieczeństwem, gdyż to On jest życiem, które nie przemija. To On jest drogą do powrotu do Ciebie. To On jest prawdą, której dzisiejszy świat potrzebuje, aby dojrzeć swój grzech i skruszyć swe serca w majestacie Twojej świętej obecności. Ojcze, dziękujemy Ci za te chwile, które możemy spędzić teraz przy Twoim słowie, a w którym odkryjemy Twojego ducha i życie, którym pragniesz nas obdarzyć. Niechaj zatem będzie Ci cześć i chwała w zasługach Twojego syna, Jezusa Chrystusa, gdyż my nie posiadamy żadnych zasług. Amen. Wyjdźcie z niego, ludu mój. W 2013 roku, w kwietniu, ukazało się w czasopiśmie Filadelfia nr 10 poselstwo o siedmiu latach obfitości i o siedmiu latach chudych, czyli głodu. W tym przesłaniu na 14 lat przed powrotem Chrystusa przedstawione nam zostało duchowe urzeczywistnienie tego, co było, a co znowu będzie – w myśl słów mędrca Bożego, kaznodziei Salomona. Dokładnie siedem lat po okresie obfitości doczekaliśmy się początku siedmiu lat chudych, głodu i braku obfitości, które dokładnie rozpoczną się podczas tegorocznego święta namiotów. Czasu nie cofniemy. A więc, jak wykorzystaliśmy te lata obfite, w których należało przygotować się do okresu ostatnich siedmiu lat chudych? Na czym miało polegać owo przygotowanie się na ostatnie siedem lat, które zapoczątkowały ostatnie wydarzenia czasu końca? Ale czy ktoś wówczas chciał tego słuchać i wziąć tę zapowiedź na poważnie? W roku 2017, na święcie namiotów, zostało przedstawione poselstwo o społeczności wywołanych w obliczu nadchodzącego Armagedonu. Ale czy tego poselstwa również chciał ktoś posłuchać? W tym poselstwie, między innymi, mówiliśmy o wielu zagadnieniach, które miały uchronić nas przed nadchodzącym kryzysem i to w taki sposób, aby nikt ze społeczności wywołanych nie ucierpiał, i aby nikomu niczego nie brakowało. I aby między nami nie było nikogo, który by cierpiał niedostatek. Kto posłuchał, ten żyje w błogim odpocznieniu pomimo światowej Zawieruchy, której towarzyszy lęk, niepewność, brak nadziei, bezradność, utrata pracy, dochodów, brak egzystencji. W 2019 roku na kolejnym święcie namiotów. Otrzymaliśmy m.in. poselstwo o odpocznieniu w naturze, w którym Pan Bóg już w sposób bardzo bezpośredni, to tuż przed tym, co miało nadejść na ten świat, posłał nam przepis na Bożą szczepionkę, ochraniającą nas przed jakimikolwiek chorobami, zarazami i epidemiami. Ta Boża szczepionka to zarazem obietnica, że owe choroby i zarazy nie dotknął nikogo, kto zechce posłuchać i wprowadzić w życie Słowo Bożej Przestrogi. Przypomnę tylko kilka kluczowych fragmentów z tego poselstwa. Surowa dieta spożywana w formie niegotowanej, to jest nasza Boża Szczepionka, nasz paszport do nieba dla tych z ostatniego pokolenia, którzy się tam wybierają. Jest to ostatni poziom, który zapewni nam stan gotowości umysłu i ciała na przywitanie powracającego Zbawiciela. To odżywianie się zgodne z tym, do czego zostaliśmy stworzeni. To nasza szczepionka, aby żyjąc w tym świecie, nie być z tego świata, nie pamiętać smaków i smaku tego świata, abyśmy za Jezusem mogli powiedzieć. Idzie władca tego świata, ale nie ma on nic swego we mnie. Abym mogła powiedzieć, jak głosiła wówczas moja żona, że jestem wolna od porządliwości i łaknienia, które gubi na wieki. Surowa dieta leczy nie tylko ciało, ale duszę i ducha, uspokaja nerwy, daje ukojenie umysłowi, jest kluczowym czynnikiem dla wejścia w Boże odpocznienie. Kolejny cytat: W tym czasie, gdy zaraza i choroby rozmnożą się w każdym kraju, gdy powietrze niesie zarazę zamiast życia, gdy słońce zamiast dawać życie niszczy wegetację, pali ziemię i ludzi, gdy wody niegdyś życiodajne i odświeżające staną się skażone i śmiercionośne, w tym właśnie czasie Bóg będzie miał lud który nie tylko pomimo swej śmiertelności, lecz także wbrew całemu skażeniu istniejącemu w tym świecie, będzie żył życiem czystym i zdrowym. Choć tysiąc padnie u Twojego boku, a dziesięć tysięcy po Twojej prawicy Ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy, będziesz widział odpłatę daną grzesznikom, albowiem Pan jest Twoją ucieczką jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu. Przed końcem czasu łaski będą istnieli ludzie tak całkowicie w nim, czyli w Chrystusie dopełnieni, że pomimo ich grzesznego ciała będą żyli bezgrzesznym życiem. W śmiertelnym ciele będą żyli bez grzechu, gdyż ten który udowodnił, że posiada moc nad ciałem, żyje w nich. Żyje bezgrzesznym życiem w grzesznym ciele i pełnią życia w śmiertelnym ciele. Był to cytat akurat z wypowiedzi pioniera adwentowego z 1901 roku. Kolejny cytat ze Słowa Bożego. Jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, I jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan Twój lekarz, ja Pan, który Cię leczę. Między innymi, te myśli właśnie były przekazywane nam w 2019 roku podczas święta namiotów. To nie przez nakładanie rąk w charyzmatycznych działaniach ludzie zachowają zdrowie, lecz w posłuszeństwie głosowi Bożemu, w prawym postępowaniu, w przestrzeganiu Bożych przykazań i w życiu zgodnym z naturą, której jesteśmy częścią. W roku 2019, również podczas święta namiotów, mówiliśmy o nadchodzącym kryzysie, który swój początek będzie miał właśnie w 2020 roku, a więc na 7 lat przed powrotem Jezusa. Cóż, komu chciało się tego wówczas słuchać? Lata obfite minęły bezpowrotnie. Dla głupich panien, konkolu nie ma już ratunku ich los już jest przesądzony i nie zamierzam na nikogo wskazywać palcem gdyż jak czytamy w słowie Bożym przed okresem zapieczętowania nie pozwolono nam wyrywać konkolu ale to nie dla zachowania konkolu i uratowania go na wieki ale dla bezpieczeństwa pszenicy a więc nie mamy zajmować się tymi którzy pozostali w tyle, którzy się spóźnili, ale chronić pszenicę, słać słowo, które przez nich usłyszane nie pozostanie daremne, ale wyda owoc przebudzenia, reformacji, przygotowania odnowy i odrodzenia. A więc przygotuje mądre panny na zapieczętowanie późnym deszczem. To, co się rozpoczęło w tym roku, jest dopiero początkiem boleści, i to jeszcze bardzo niewielkim w porównaniu do tego, co nadchodzi, a z powodu których to wydarzeń ludzie będą, jak czytamy w Słowie Bożym, drętwieć, mdleć, umierać ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Pan Jezus wspomina również o trwodze z rozpaczonych narodów. Ich bezradności, zwątpieniu, lęku, ucisku. Na czym więc polegało nasze przygotowanie się w okresie obfitości, abyśmy teraz w tych ostatnich siedmiu latach pełzania tego świata ku ostatecznej zagładzie, mieli z czego czerpać, aby żyć żyć zarówno duchowo, jak i fizycznie. W roku 2012 po raz pierwszy publicznie zostało ogłoszone poselstwo o powracającym Chrystusie w 2027 roku. Od tej chwili zaczęliśmy otrzymywać co roku poselstwa, które były niejako pieczętowaniem nas na otrzymanie późnego deszczu przygotowującym nas na powrót Jezusa Chrystusa. Już rok później, czyli w roku 2013, Marcin odkrył paralelne porównanie, które osadziło nas w przekonaniu o siedmiu latach szczególnego przygotowania się, zarówno w zakresie duchowym, jak i tym doczesnym, na ostatnie siedem lat narastających problemów niemalże w każdej dziedzinie ludzkiego życia. Ten, kto przyjmował te poselstwa, kto je wprowadzał w swoje życie w każdym jego zakresie, ma teraz z czego czerpać Boże błogosławieństwo, opiekę i szczególne prowadzenie, i żyć w odpocznieniu. To wszystko dotyczy nie tylko naszej duchowości i wzrostu w uświęceniu, ale również w różnych aspektach życiowych, które związane są z naszym doczesnym bytem. W tych pierwszych siedmiu latach Pan Bóg bardzo szczegółowo wskazywał nam na różne zakresy naszego życia, które muszą zostać zreformowane, ale również i w dziedzinie zawodowej w taki sposób nas prowadził, abyśmy mogli przetrwać jak najdłużej i to niezależnie od kryzysu, od narastającego kryzysu, który teraz ma nastąpić. Głównie po to, abyśmy mogli kontynuować Boże dzieło. Abyśmy nadal pozostawali wolni od jakichkolwiek ludzkich zależności w aspekcie finansowym i nadal mogli rozpowszechniać wszelkie nasze publikacje, nie, nie handlując nimi. Gdyż od samego początku założyliśmy, że w dobie całkowitego zmaterializowania każdej dziedziny ludzkiego życia, również i tego religijnego, nie będziemy nigdy nawet wspominali o jakichkolwiek pieniądzach czy środkach na wspieranie, lecz te kwestie pozostawiliśmy całkowicie w gestii naszego Boga, który nas prowadził i prowadzi, i z uwagi na to, że to jest Jego dzieło, a nie nasze. Tak więc ta służba nigdy nie była i nadal nie jest zależna od jakichkolwiek ludzkich czynników. Dlatego nasze publikacje zawsze były i pozostaną bezpłatne, jak również i goszczenie braci i sióstr na naszych spotkaniach czy podczas corocznego święta namiotów są bezpłatne. Teraz, w dobie kryzysu, który będzie jeszcze bardziej narastał, zawsze jesteśmy otwarci na pomoc innym, którzy albo stracili pracę i nie mają środków do życia, albo po prostu są chorzy, czy też w podeszłym wieku. Biorąc pod uwagę zaistniały stan rzeczy, co róż pojawiają się przeróżne hipotezy co do wydarzeń. Dokoła mnożą się jak grzyby po deszczu przeróżne opcje, alternatywy, pomysły, działania i inicjatywy, które mają na celu położyć kres pandemii. Nawet Kościół adwentowy rozpoczął akcję pod tytułem 100 dni modlitwy. Która to akcja ma zmusić Pana Boga do zesłania Ducha Świętego i zakończenia pandemii? Sam papież również w swoich modlitwach każe Bogu powstrzymać koronawirusa. Jakże żenujące są te wszystkie ludzkie zabiegi w obliczu prawdy, której niestety prawie nikt nie chce słuchać ani przyjąć. A co jest tą prawdą? Tak jak nie dało się uratować starożytnej Jerozolimy i świątyni przed całkowitym jej zniszczeniem, tak samo i dzisiejszego świata już nie da się uratować przed ostateczną jego zagładą. Stąd Boży apel i wezwanie do ludu Bożego, aby opuścić, wyjść skąd, dokąd i kiedy, skąd mamy wyjść dokąd się udać i kiedy ma to nastąpić doskonale znamy to swoiste szczególne wezwanie do wyjścia z Babilonu zapisane w 18 rozdziale Apokalipsy ale zanim nastąpi to szczególne ogłoszenie upadku całego wielkiego Babilonu przez szczególną społeczność ludu Bożego która otrzyma to wielkie pełnomocnictwo z nieba do ogłoszenia tego wezwania, najpierw takowa społeczność musi po prostu zaistnieć i sama opuścić Babilon, aby później w mocy późnego deszczu móc wywołać pozostałą resztkę ludu Bożego z tego ogólnoświatowego pomieszania religijnego. Zatem w jaki sposób pozwolić Bogu na zebranie, powołanie i wybranie takiej właśnie społeczności, która dokona dzieła Bożego na skalę dotąd jeszcze niespotykaną? Czegokolwiek by człowiek nie wymyślił, to i tak jest to bez znaczenia w obliczu zadania, które przerasta jakiekolwiek ludzkie możliwości. Biorąc nawet pod uwagę wszystkie dzisiejsze zdobycze cywilizacyjne, technologiczne, mobilne i medialne. Jakże więc cudowną rzeczą jest wiedzieć, że to nie od ludzkich zabiegów będzie zależało i od ludzkich możliwości, lecz wszystko dokona się za sprawą Ducha Bożego. Przeczytajmy Słowo Boże. Nie siła, nie moc, ale Duch Mój dokończy dzieła, mówi Pan zastępów. Jeszcze w jednym innym przekładzie przeczytajmy: Nie siłą, nie mocą ludzką, ale przez mojego ducha stanie się to wszystko, mówi Pan zastępów. A więc właśnie, nie musimy się głowić nad sposobami, nie musimy wymyślać nie wiadomo jakich to akcji ewangelizacyjnych, nie musimy teraz gorączkowo obmyślać strategii, tworzyć planów. Potrzebujemy tylko jednej rzeczy: Ducha Bożego. Szerzej będziemy o tym wszystkim studiowali na tegorocznym święcie namiotów, ale zanim przybędziecie na obchody tego święta, to już teraz rzeczą niezbędną i kluczową jest opuszczenie, wyjście z Babilonu. Co to oznacza wyjść z Babilonu? A jeżeli mamy wyjść skądś, to dokąd mamy się udać? Rozważmy na razie aspekt fizycznego wyjścia. Można by rzec, że jeżeli Jezus Chrystus oświadcza nam, że Jego Królestwo nie jest z tego świata, to oznaczałoby to wyjście z wszystkiego, co wiąże się z tym światem. Wyjście ze wszystkiego, co cię zniewala i wiąże z tym światem z wszelkich instytucjonalnych systemów religijnych z wszelkiego nierównego jarzma czy to małżeńskiego, kościelnego, organizacyjnego czy biznesowego jak i również z wszelkich powiązań, współpracy z ludźmi tego świata jak i zależności od ludzi tego świata również i świata religijnego. Do aspektu fizycznego wyjścia bardzo ważne jest również opuszczenie miast i zamieszkanie na wiejskich terenach. Ale jak za chwilę się przekonamy, choć fizyczne wyjście jest konieczne, to jednak niczego nam jeszcze nie gwarantuje. Otóż fizyczne wyjście Lota z Sodomy nie uratowało jego rodziny. Choć fizycznie wyszła cała rodzina lota, to jednak w aspekcie wieczności tylko lot został uratowany. Wyjście Izraela z Egiptu. Choć fizycznie wyszedł cały Izrael, jak i część mieszkańców Egiptu, to jednak zdecydowana większość pomarła na pustyni. Na domiar złego, nawet to pokolenie, które zdobyło fizycznie ziemię obiecaną to tak i tak nie weszło do odwiecznego odpocznienia Bożego czyli że nie osiągnęli wiecznego dziedzictwa jedynie tylko przez chwilę cieszyli się tym ziemskim i przemijającym osiągnięciem a jak czytamy w słowie Bożym kimże właściwie byli ci którzy usłyszawszy głos jego zbuntowali się czyż nie byli to ci Wszyscy właśnie, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu? A na kogoż to gniewał się Bóg przez lat czterdzieści? Czyż nie na tych właśnie, którzy dopuścili się grzechu i wskutek tego ich martwe ciała zaległy pustynię? Komuż to wreszcie oświadczy, uroczyście, przysięgając, że nie wejdą nigdy tam, gdzie mogliby odpocząć wspólnie z Nim? Jeśli nie tym właśnie, którzy byli nieposłuszni. Tak więc widzimy, że nie mogli wejść do owego odpocznienia z powodu swego niedowiarstwa. Jak czytamy w kolejnym rozdziale tego listu, niestety wykazali się niewiarą, która z kolei zrodziła nieposłuszeństwo. Kolejnym fizycznym wyjściem było wyjście ze starożytnego Babilonu i powrót do Jeruzalemu oraz odbudowanie świątyni. To doświadczenie Izraela najpełniej obrazuje nam tę dzisiejszą duchową rzeczywistość wyjścia z duchowego Babilonu i wystawienie Bogu ostatniej świątyni. Wiele już publikacji poświęciliśmy temu tematowi przez ostatnie 10 lat. Najobszerniej opisane jest to w Filadelfii nr 14 pod tytułem Odrodzenie i Reformacja, w artykule pod tym samym tytułem. Więc można się z tym przesłaniem stopniowo zapoznawać, gdyż jest tam sporo materiału, który wiąże się z samym wyjściem, odbudową świątyni, ostateczną reformacją, a w zasadzie z dokończeniem jej i ostatecznym objawieniem się tajemnicy Bożej. W doświadczeniu Izraela dotyczącego wyjścia z niewoli babilońskiej możemy również dostrzec to, że ich fizyczna wolność nie przełożyła się na późniejsze rozpoznanie Mesjasza ani na przyjęcie go jako swojego zbawiciela. Wręcz przeciwnie, zamiast go rozpoznać i uznać za osobistego zbawiciela, zamordowali go. Gdyż nie spełniał on ich kryteriów, które założyli sobie przez setki lat, w czasie, w którym ciągle odstępowali od Boga, sprzeniewierzali się mu, opuszczali go, odstępowali od swojego wzniosłego powołania, przez co całkowicie zatracili właściwe spostrzeganie tego, co duchowe, co jest z prawdy i co jest samą prawdą. Tak więc na przykładzie tych trzech doświadczeń związanych z wezwaniem do wyjścia, jak i z samym wyjściem, widzimy, że samo opuszczenie strefy, która wiąże się ze zniewoleniem i ograniczeniem, jest kluczowa, ale niewystarczająca, aby osiągnąć cel, jakim jest wieczne dziedzictwo. W symbolice Uwolnienie duchowe ukazane nam zostało w systemie lat szabatowych i roku jubileuszowego. Zarówno po sześciu latach niewoli, jak i po czterdziestu dziewięciu latach zaprzedania się w niewolę, człowiek uzyskiwał wolność. I przeczytajmy: Wyjście niewolnika po sześciu latach niewoli. Jeżeli kupisz niewolnika hebrajskiego, sześć lat służyć ci będzie. A siódmego wyjdzie na wolność bez okupu. A teraz wyjście na wolność w roku jubileuszowym. Czytajmy: Obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. W tym roku jubileuszowym wrócicie każdy do swojej własności. W roku jubileuszowym wyjdzie wolny ze swymi synami. Kolejny fragment ze słowa Bożego, a to będzie dla Ciebie znakiem. Tego roku wyżywieniem będzie zboże samorodne. W przyszłym roku zboże dziko wyrosłe, a w trzecim roku siejcie i żnijcie, sadźcie winnice i spożywajcie ich owoc, a pozostała przy życiu resztka domu Judy, zapuści korzeń w głąb i wyda owoc w górze. Bo z Jeruzalemu wyjdzie resztka a z góry Syjon poczet ocalonych. Dokona tego gorliwość pana zastępów. Jeruzalem to zbór ostatków, wierna resztka, goście weselni, pszenica męczennicy. Syjon to 144 tysiące, jęczmienne pierwociny, oblubienica która nie zazna doczesnej śmierci. W tych dwóch pojęciach opisane jest ostateczne wyzwolenie z niewoli sześciu tysięcy lat ciemiężenia i ucisku spowodowanego grzechem i śmiercią. To wyzwolenie stanie się fizycznym faktem w czasie powrotu Jezusa Chrystusa. Lata szabatowe i rok jubileuszowy miały wskazywać wszystkim pokoleniom, że ten czas nadejdzie, tak jak nadchodził każdy siódmy rok wyzwolenia niewolnika po sześciu latach niewoli, jak i pięćdziesiąty rok powrotu do swojej własności, którą człowiek utracił po zaprzedaniu się szatanowi. Tą własnością i dziedzictwem, które mamy odzyskać, jest nasza ziemia, którą otrzymaliśmy od Ojca, a którą utraciliśmy, gdyż w osobie Adama cała ludzkość została zaprzedana. Szatanowi. W drugim Adamie ponownie to wszystko odzyskujemy. Ten fakt wiąże się z określonym czasem wyzwolenia, o czym piszą w Filadelfii numer 7, 8 i 23. Przeanalizujmy, kto faktycznie będzie w stanie skorzystać z tego nadchodzącego wyzwolenia. Najpierw zastanówmy się, na czym polega faktyczne wyjście z duchowego Babilonu, gdyż jeżeli tego nie zrozumiemy i nie opuścimy Babilonu, to na nic nam ten cały wspaniały obraz ostatecznego wyzwolenia, który dostrzegamy w systemie świąt, służby świątynnej, jak i w całym planie zbawienia, który Bóg zawarł w powołaniu fizycznego, etnicznego Izraela. A w którym objawia nam rzeczy duchowe dotyczące całego Izraela, czyli ponadczasowego ludu Bożego, jak czytamy w Słowie Bożym, z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków, gdyż w ten sposób cały Izrael osiągnie zbawienie. A więc Słowo Prorocze przestrzega nas i wzywa do opuszczenia czy wyjścia z Babilonu. Abyście, jak czytamy, nie byli uczestnikami jej grzechów, nie uczestniczyli w jej grzechach, i aby was nie dotknęły jej plagi. Co tak naprawdę oznacza wyjście z Babilonu i czego ono dotyczy? Co wchodzi w skład, że tak to ujmę, tego wszystkiego, co dotyczy Babilonu? Na pewno dotyczy to fizycznego opuszczenia Babilonu, co wiąże się z wyjściem z wszystkich kościołów, gdyż Babilon jako matka posiada swoje córki. W ten sposób Babilon oznacza wszystkie dzisiejsze religie i kościoły. Babilon oznacza również ten świat ze swoimi ideologiami, humanizmem, edukacją i wartościami, które nie mają nic wspólnego z Królestwem Bożym. Przyjrzyjmy się zatem temu wszystkiemu bliżej. Wyjście więźniów z niewoli. Przez co człowiek jest zniewolony? Przez grzech. Wyjście na spotkanie oblubieńca. Co ono oznacza? Zapieczętowanie. Wyjście z obcego jarzma. Co oznacza obce jarzmo? Wszelkie powiązanie z ludźmi niewierzącymi lub innowiercami i to w każdym aspekcie naszego życia. Czytamy w słowie Bożym Duch Pana Jachwę nade mną, bo oto namaścił mię Jachwę i posłał mię, bym głosił radosną nowinę ubogim. Łagodził ból tych, których serca złamane, więzionym wyzwolenie ogłaszał a jeńcom wolność. Zniewolonych uczynił wolnymi. Oto dzieło Chrystusa. I jakiekolwiek zwiastowanie, które nie posiada tego samego namaszczenia nie jest pochodzenia Bożego, a tym samym nie jest faktycznym wyzwoleniem ze zniewolenia. Czyli ten ktoś na pewno nie jest posłany, więc sam się posyła. A czym jest? Owo zniewolenie? Przeczytajmy. Właśnie ona porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On to bowiem uwolni lud swój od jego grzechów, zbawi lud swój od grzechów ich. Oto sedno misji Jezusa: uwolnić, zbawić lud Boży od grzechów gdyż nie ma innego zbawienia na tym polega właśnie zbawienie że jesteś wolny od popełniania grzechów na mocy uwolnienia ciebie przez Jezusa Chrystusa jeżeli grzeszysz to znaczy że nadal pozostajesz w niewoli często myślimy o naszym chrześcijańskim życiu jako o życiu w którym się zmieniamy a więc myślimy że jeżeli w czymś się zmieniamy na lepsze to wszystko jest w porządku. Zmieniamy zachowanie, nawyki, postawę, ale to jest pułapka. To jest sprawowanie swojego zbawienia bez Chrystusa w nas, nadziei i chwały. Pan Bóg nie zmienia naszego życia. On pragnie udzielić nam innego życia życia swojego Syna. Dlatego czytamy, że już nie ja żyję. Lecz żyje we mnie Chrystus. Jeżeli oczywiście wcześniej zostałem z Nim ukrzyżowany. Nie jesteśmy w stanie na tyle się zmienić, aby wykrzesać z samych siebie to życie. To jest życie samego Chrystusa, które na mocy słowa Boga zostaje w nas zrodzone, nowe życie. Musimy uchwycić się wiarą, a przede wszystkim uświadomić sobie różnicę Jaka zachodzi pomiędzy naszą świętością czy bogobojnością a świętością Chrystusa, pomiędzy naszą pokorą a pokorą Chrystusa, pomiędzy naszą miłością a Jego miłością? Ogólnie rzecz biorąc, dostrzec różnicę pomiędzy owocem naszego życia a owocem Jego życia. My nie mamy starać się być mądrymi, cierpliwymi, Pokornymi, wstrzemięźliwymi i świętymi, gdyż tym wszystkim jest Chrystus, a nie my. To Chrystus, jak czytamy, stał się dla nas Bożą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Nie możemy rozgraniczać owoców ducha, gdyż apostoł Paweł wspomina tylko o jednym owocu: jest nim owoc życia Chrystusa. W którym jest cierpliwość, miłość, dobroć, sprawiedliwość, mądrość, panowanie nad sobą, pokora, czystość. To Chrystus jest naszą cierpliwością, pokorą, mądrością, i tak Bóg Ojciec udziela nam świętego ducha swego Syna. W którym zaspakajana jest wszelka potrzeba dla naszego życia na chwałę Ojca. To Chrystus jest naszym pokojem. To on jest naszą radością. On jest naszą wszelką potrzebą i w nim jest ona zaspakajana. Więc jeżeli czegokolwiek ci brakuje w charakterze, w usposobieniu, przyjmij Chrystusa. Skróż swe serce i pozwól mu na stałe zamieszkać w nowym sercu, którym Bóg Ojciec pragnie cię obdarzyć. Jak czytamy w Słowie Bożym, zamysł ducha to życie i pokój. Jakie życie, jaki pokój? Życie Chrystusa. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, umysł i wszelkie poznanie, a który jak czytamy będzie strzegł waszych myśli i serc w ich zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Jeszcze w innym przekładzie przeczytajmy te piękne słowa, a pokój Boga, który przewyższa każdy sposób myślenia, będzie stał na straży waszych serc oraz waszych zamiarów w Jezusie Chrystusie. Czy znane są wam z waszego własnego życia takie określenia jak nie mogę, nie dam rady, przerasta mnie to, nie potrafię? Jeżeli takie sformułowania występują, to czy jesteście świadomi tego, że to oznacza, że jesteście niewierzący? Gdyż w Chrystusie nie ma żadnego: ja nie mogę. Bo napisane jest, że. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Czy jak w innym przekładzie czytamy, we wszystkim jestem silny w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Jeżeli czegokolwiek brakuje nam z tych wszystkich wspaniałych rzeczy, to znaczy, że brakuje nam po prostu Chrystusa. Tkwimy jedynie w religii. To nie oznacza, że brakuje nam pokoju, cierpliwości czy pokory, lecz brakuje nam Chrystusa. Bez Niego pozostajemy jedynie w okowach religii. Jeżeli nie posiadamy duchowej zdolności smakowania Bożych rzeczy, żyjemy w złudzeniu religijnym. Cały czas przebywasz jeszcze w Babilonie, jeżeli nie jesteś w Chrystusie, a On w Tobie. Jeżeli nie posiadasz Ducha Chrystusowego, to do Niego nie należysz. Wówczas posiadasz Ducha tego świata, a więc należysz do Babilonu. A Duch Chrystusa to Duch synostwa, to Duch uległości i pokory i zależności od Boga w porządku ewangelii. Niech zatem Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach. Abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani. Dalej czytamy: Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Czytamy dalej: Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że duch Boży mieszka w Was? A jeżeli mieszka w Was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w Was swego ducha. Jeżeli natomiast Chrystus w Was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko duch Boży w Was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. I ostatni fragment ze Słowa Bożego: na dowód tego, że jesteście synami. Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna Swego. Zamieszkał duch jego syna, który woła abba ojcze. Czy widzicie gdzieś w tych tekstach słowa Bożego miejsce dla Ducha Świętego w pojęciu trynitarnym? A zauważyliście, że w tych tekstach zamiennie występuje zarówno Jezus Chrystus, Duch Boży, a to duch chrystusowy, a to znowu moc chrystusowa? Według doktryny trinitarnej jest to niedorzeczne, gdyż kto w końcu ma zamieszkiwać nasze serca? Duch Boży, Duch Chrystusowy, czy Duch Święty jako trzeci Bóg w pojęciu trinitarnym? Skoro już uzgodnimy, że to Duch Ojca, ale wzbogacony o doświadczenie i ducha naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo on przecież stał się również synem człowieczym. To w takim razie żyję już nie ja, ale Jezus we mnie. A skoro Jezus, to żyję już poza obozem, poza tym całym systemem Babilonu, który wiąże nas w powszechnym zwiedzeniu i oddawaniu czci fałszywemu Bóstwu, a tym samym fałszywemu Chrystusowi. A jaki był Chrystus prawdziwy? Nie ten kościelny, ale prawdziwy jako Syn Boga. Nie ten trynitarny. Skoro ludzie mają widzieć w nas Jezusa, to zauważcie, że Jezus w czasie swojej publicznej służby dwukrotnie wszedł do świątyni i poprzewracał stoły i trzaskał batem, bo kupczyli zbawieniem. Okradali Boga z Jego imienia. Czy ktokolwiek z was zrobił tak już wobec na przykład swojego zboru, gdy w sobotę zbierano mamonę w czasie nabożeństwa, a potem liczono te pieniądze i omawiano szereg działań niekoniecznie związanych z tym co święte? A więc wyjście z Babilonu jest wyjściem z instytucjonalnej religii, aby udać się do Chrystusa prawdziwego. A kiedy ma to nastąpić? Dzisiaj, bo jutro będzie już za późno. A kim jest Chrystus prawdziwy? Prawdziwy Jezus jest Panem Szabatu. A więc, jeżeli nie przestrzegasz Szabatu, nie pielęgnujesz w tym szczególnym dniu głębokich relacji ze swoim Stwórcą, zaprzestając pracy i spraw pospolitych, to znaczy, że wyznajesz fałszywego Chrystusa. Prawdziwy Jezus jest czysty, więc jeżeli nie stajesz się czysty, tak jak On jest czysty, to wyznajesz fałszywego Chrystusa. Prawdziwy Jezus jest sługą sprawiedliwości, a nie grzechu. A więc jeżeli nie stajesz się sprawiedliwy i wolny od grzechu, to wyznajesz fałszywego Chrystusa. Prawdziwy Jezus jest miłością, ale to nie są sentymentalne uczucia, lecz zasada miłości w Bożej sprawiedliwości. I jak czytamy w Słowie Bożym, upominam, strofuję, smagam, ćwiczę, uczę, wychowuję i karcę tych wszystkich, których kocham. Będziesz więc postępował podobnie w miejsce Chrystusa poselstwo to sprawując, jeżeli tylko twoje serce przepełnione jest Jego miłością. A jeżeli wszystko, co wiesz na temat miłości, oscyluje tylko wokół sentymentalnych uczuć i emocjonalnych doznań, to znaczy, że wyznajesz fałszywego Chrystusa. W instytucjonalnej religii mamy do czynienia wyłącznie z Chrystusem fałszywym, z Chrystusem Kościelnym, trynitarnym czy eucharystycznym, czyli z antychrystem, którego duch jest obecny w całym Babilonie, a który już niebawem pojawi się jako spersonifikowany sam Lucyfer pod postacią właśnie fałszywego Chrystusa. Dlatego zdecydowana większość ludzi, tak zwanych wierzących Usłyszy od Chrystusa prawdziwego słowa: Nigdy was nie znałem. To, jakiego dzisiaj wyznajesz Jezusa, zostanie zweryfikowane w czasie pojawienia się fałszywego, a następnie w obliczu powrotu prawdziwego Chrystusa na obłokach nieba. Kolejną rzeczą, z której należy wyjść, jest nasze myślenie. Myślenie, którego nabywamy, rodząc się, żyjąc, będąc wychowywanymi i edukowanymi w Babilonie. Dlatego w oryginale greckim takie sformułowania jak nawrócenie, upamiętanie się, pokutowanie, skruszenie się oznacza zmianę swojego myślenia. I przeczytajmy: Zmieniajcie myślenie, zbliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Zmieńcie myślenie, starajcie się o wewnętrzną przemianę i niech da się zanurzyć każdy z was w imieniu Jezusa pomazańca, ku uwolnieniu od grzechów waszych i weźmiecie darowiznę świętego Ducha. Czy właśnie takiego zanurzenia doświadczyłeś? Czy raczej zanurzany byłeś w kościelną retorykę, nie wspominając już o trynitarnej formułce? Macie, jak czytamy, odnowić się w duchu waszego umysłu. Pozwólcie się odnawiać Duchowi w waszym myśleniu. Jak czytamy dalej, nie upadabniajcie się do tego świata, nie ulegajcie też obyczajom tego świata, nie dostosowujcie się do tego świata, nie dostosowujcie się do tego porządku, ale przemieniajcie się poprzez odnowę myślenia. Aby rozeznać, jaka jest wola Boża, co szlachetne, co miłe, co doskonałe, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. I jeszcze w innym przekładzie nie postępujcie według wzorów tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce. Co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwie doskonałe. Jak więc tego dokonać? Czym karmisz swój umysł? Diabeł już zadbał o to, aby twój umysł był cały czas zajęty wszystkim, tylko nie tym, co Boże, nie tym, co pochodzi z niebiańskiej rzeczywistości. Stąd jakże trudno dotrzeć do ludzi, którzy pozostają w wokowach ludzkiego, zmysłowego, cielesnego i religijnego myślenia. A czym bardziej ktoś jest religijny i wpatrzony w swój kościół, jak w obrazek, tym trudniej otworzyć jego umysł, aby zrozumiał pisma. Duch Boży nie ma do niego dostępu, gdyż jest zainfekowany myśleniem z kościelnego nauczania, a na dodatek sam się krzywdzi siedząc i wertując całą masę informacji zawartych w mediach tego świata, które wprowadzają człowieka w transmyślowy według upodobania szatana. Takim niemalże flagowym przykładem cielesnego myślenia człowieka religijnego jest na przykład krytyka świadectw, jak i samej Ellen White. Iluż to znawców się namnożyło, Którzy nie przeczytali ani jednego świadectwa, ale uważają, że wszystko wiedzą o tym, czego tak naprawdę nie znają, gdyż wszelkie ich oceny wzięły się, no właśnie, z YouTube'a. Żal patrzeć i słuchać tych ludzi, którzy, jak czytamy, uważając się za mądrych, stali się głupimi. Zwróćmy uwagę na powyższe fragmenty Słowa Bożego, które wcześniej cytowałem. W których Pan Bóg śle nam wezwanie do tego, abyśmy nie upodabniali się do świata i nie dostosowywali się do Niego ani do porządku, w którym ten świat funkcjonuje. Bez tego nie będziemy w stanie rozeznać się w rozpoznawaniu woli Bożej, w sprawach Bożego Królestwa, w tym co szlachetne i doskonałe. A przecież jak już zapewne wiemy z poprzednich wykładów czy poselstw, tylko ten, kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki i nigdy nie przeminie. Dlatego też kolejną rzeczą jest wyjście z porządku, w którym żyjemy, będąc w Babilonie, a którego naucza świat i kościoły. Porządek ten oparty na równouprawnieniu i umiłowania niezależności. Określa przeróżne funkcjonowanie w świecie jednostek, małżeństw, rodzin oraz całego społeczeństwa. Natomiast Słowo Boże bardzo wyraźnie określa nam, na czym polega Boży porządek czyli porządek nieba który funkcjonuje w Królestwie Bożym, a który polega na uległości, poddaniu i posłuszeństwie w pionowych relacjach. Nie sposób się dostać do nieba nie przyjmując tego porządku i nie poddając się mu. A kto doskonale funkcjonował i funkcjonuje w tym porządku? Jezus Chrystus. I ponownie tylko poprzez przyjęcie i uznanie jego życia za własne jesteśmy w stanie żyć i funkcjonować w takim porządku w duchu synostwa, wołającego Abyba ojcze i nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Szczególnym przykładem, terenem objawienia się ducha synostwa Jezusa Chrystusa jest małżeństwo i rodzina. Z kolei kilka funkcjonujących w duchu Chrystusowym rodzin tworzy społeczność wywołanych z tego świata ciemności. Społeczność ludzi, którzy potrafią ze sobą perfekcyjnie i harmonijnie współpracować, pomagać sobie, służyć sobie nawzajem, ulegać sobie w szacunku i Bożej Bojaźni, może zaistnieć tylko i wyłącznie wtedy, gdy wszyscy członkowie tej społeczności, od najstarszego do najmłodszego, przyjmą prawdziwego Chrystusa do serc. Jezus nie funkcjonował w małżeństwie, dlatego wydanie takiego świadectwa jest jeszcze przed nami. Z czym to się wiąże? Co oznacza, że małżonki mają być uległe swym mężom jak Chrystusowi? To znaczy, że zwracają się do swoich mężów, mają się w taki sposób do nich zwracać, jakby zwracały się do samego Chrystusa. W słowach, w zachowaniu, w postawie. A tym samym miłość, opieka i troska mężów wobec swoich małżonek jest dokładnie tą samą jakością miłości, poświęcenia i zaangażowania, co dokonania samego Chrystusa wobec społeczności wywołanych. Przeczytajmy fragment z książki. Wagonera, pioniera adwentowego. Życie Chrystusa jest po prostu tym, kim, kim On sam jest w każdym szczególe. Ktokolwiek otrzymał życie Jezusa, będzie żył tak jak On, w myśli, słowie i uczynku. Komukolwiek brakuje czegoś z tego życia, popełnia grzech, który sam w sobie jest brakiem chwały Bożej. Komukolwiek brakuje chwały Bożej, niezależnie od tego, jakie zajmuje stanowisko, tym samym żyje grzesznym życiem. Lecz Jezus przyszedł, by wybawić swój lud od grzechów ich, czyli przyszedł, abyśmy mogli w naszym życiu być napełnieni całą pełnią Bożą i by nie brakowało nam Jego chwały. Zatem nasze własne myśli, słowa i czyny nie mają prawa się objawiać. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. A więc komukolwiek brakuje owej chwały Bożej, tkwi jeszcze w Babilonie, w systemie pomieszanych pojęć, uczuć, nauk, doktryn, dogmatów, teologii. W systemie instytucjonalnej religii, która wiąże człowieka z różnymi kościołami, aby wspierać darmozjadów i handlarzy ludzkim życiem, którzy kupczą zbawieniem. Ale jak czytamy w Dniu Owym, już nie będzie handlarza w świątyni Jachwe Zastępów. Bo my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Cały świat wydaje się być bezradny wobec koronawirusa. Szukają przeróżnych przyczyn zaistniałej sytuacji, ale nie tam, gdzie ona rzeczywistnie, rzeczywiście istnieje. A mówiąc bardzo skrótowo, przyczyną jest nieposłuszeństwo Bogu, odstąpienie od tego, co Boże. Od wierności Bogu w prawdzie, od Jego praw, w tym praw natury, od Jego przykazań zawartych w biblijnym dekalogu. Pan Bóg znając na początku koniec właśnie między innymi dlatego posłał swemu ludowi poselstwo zdrowia, w którym to temacie dzisiaj otrzymujemy jeszcze więcej światła po to, abyśmy zostali ustrzeżeni przed szalejącymi wirusami, zarazami, chorobami. Nie potrzeba tutaj żadnego cudu, wystarczy tylko posłuszeństwo Bogu, Jego Słowu, a nasz system odpornościowy będzie na tyle silny, że żaden wirus nie będzie miał po prostu do nas przystępu ani żadna choroba. Jacy ludzie umierają dzisiaj z powodu zarażenia koronawirusem? Ci najmniej odporni, a więc starsi, chorzy, z powikłaniami chorobowymi? Ci, którzy chorują na choroby przewlekłe, nadciśnienie, cukrzycę, choroby serca, również ludzie otyli. Również i ci, którzy przyjmowali masowo przeróżne szczepionki, co wykazały badania nad ofiarami we Włoszech. Tak, szczepionki nie wzmacniają systemu immunologicznego, lecz go osłabiają. Podobnie ma się rzecz z antybiotykami, które niszczą system odpornościowy człowieka. Ludzie chorują, gdyż nie żyją w zgodzie z prawami natury, z prawami, które stwórca ustanowił dla dobra człowieka, dla jego błogosławieństwa. A z kolei schorowany organizm jest podatny na wirusy, i w taki oto sposób ludzkość zbiera to, co sama z pokolenia na pokolenie siała. Oczywiście, żal jest ludzi, Serce ściska z bólu. Ale pamiętacie Chrystusa, który płakał nad Jerozolimą? Powiedzcie mi, co zrobił, aby zażegnać to, co miało nastać, wskutek czego Żydzi potwornie cierpieli, a matki zjadały własne dzieci w czasie oblężenia Jerozolimy? Nic nie zrobił. Nie powstrzymał tego, co było wyborem Opornych ludzkich serc. Dzisiaj papież modli się i prosi Boga, aby zatrzymał wirusa. Nie tędy droga do uzdrowienia, gdyż uzdrowienie przychodzi wyłącznie za sprawą prawdy, a nie za kłamania i fałszą. Papież musiałby zweryfikować całe swoje wierzenie i nauczanie, wziąć Biblię do ręki i zacząć ją studiować. Porzucić wszystkie fałszywe dogmaty, tradycje i wiele pogańskich zwyczajów i nauk, które zostały zaadaptowane do chrześcijaństwa na przestrzeni wieków. Może wówczas Bóg by go wysłuchał? Ale póki co to właśnie we Włoszech ludzie umierają tysiącami. A to jest dopiero przedsmak plag, które spadną na ten świat tuż przed powrotem Jezusa, kiedy skończy się już czas łaski dla tego świata. Papiestwo otrzyma swoistą zapłatę za to całe zło, którego się dopuściło na przestrzeni setek lat, a wskutek którego miliony istnień ludzkich przepłaciło wieczną śmiercią. Tę instytucję dotknie szczególna plaga gniewu Bożego. Przeczytajmy: A piąty wylał swą czarę na tron bestii. I zapanowały ciemności w jej królestwie, a ludzie z bólu aż gryźli swoje języki i bluźnili Bogu niebios z powodu swego cierpienia i wrzodów, lecz nie zaniechali swoich czynów. Skoro papież Pius IX ogłosił: Tylko ja jestem następcą apostołów, zastępcą Jezusa Chrystusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To teraz niechaj papież Franciszek wyjdzie na ulicę do tych umierających ludzi we Włoszech i zacznie ich uzdrawiać, a nie chowa się za murami swoich apartamentów. A więc niech się sprawdzą z kolei poniższe słowa i niech faktycznie papież kontynuuje dzieło Chrystusa. Aktywność papieża jest kontynuacją działania Chrystusa. To w Jego imieniu prowadzi on Kościół i szerzy w sercach ludzkich posłannictwo Ewangelii. Tę funkcję zastępcy Chrystusa eksponują nazwy: Zastępca Pana Jezusa, Zastępca Chrystusa, Zastępca Chrystusa na ziemi, Zastępca Zbawiciela, Namiestnik Chrystusa, Namiestnik Chrystusa Pana, Namiestnik Chrystusowy, Namiestnik Chrystusowy na ziemi, Namiestnik Pana, Namiestnik nieba. Nie dziwmy się zatem gniewowi Bożemu i plagom. Które spadną na ten system, który ważył się wynieść swojego przywódcę do rangi Chrystusa na ziemi. Papież Klemens VI oznajmił: Bez posłuszeństwa papieżowi Rzymu nikt nie może być ostatecznie zbawiony. Wszyscy, którzy powstali przeciwko wierze Kościoła Rzymskiego i zmarli bez pokuty, zostali potępieni i poszli do piekła. Między innymi z powodu tak butnych wypowiedzi. Czytamy, że grzechy jej narosły aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie, nieprawości, czyny niesprawiedliwości. Jeżeli więc nie chcecie być uczestnikami tych samych plag, które spadną na ten system, to jak czytamy to wezwanie uchodźcie z pośrodku Babilonu. I niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla Pana. On odda mu na to, na co zasłużył. Babilonu nie da się już uratować, dlatego wezwanie jest skierowane wyłącznie do ludu Bożego, który jeszcze żyje w tym diabelskim systemie. Czytamy: leczyliśmy Babilon. Ale nie dało się go uleczyć, więc zostawcie go. Kilka miesięcy temu zadzwonił do mnie pewien człowiek i spytał się mnie, czy ja uzdrawiam, gdyż on ma bardzo poważne problemy zdrowotne. Powiedziałem mu, że to pan Jezus uzdrawia. Podpytałem go, jaki tryb życia prowadzi, jaką dietę stosuje. On już wiedział, do czego zmierzam, gdyż coś tam czytał z naszej strony internetowej, i od razu zaoponował, że w zasadzie to on je wszystko i raczej trudno będzie mu z czegokolwiek zrezygnować. Cóż, wiedziałem, że powinien przede wszystkim przejść od razu na pełen weganizm i powiedziałem mu to, oraz stwierdziłem, że wówczas w znacznym stopniu poprawi się jego stan zdrowia. Tak niewiele. A jednak sporo za dużo. On wolał, aby położono na nim ręce, aby się pomodlono i aby w ten sposób został uzdrowiony, aby następnie nadal żyć życiem, jakie prowadził do tej pory i mógł jeść wszystko, co mu smakuje i na co tylko ma ochotę. No cóż, można zapłakać nad tym człowiekiem, ale czy można mu pomóc? W taki sam sposób Pan Jezus nie był w stanie już pomóc mieszkańcom Jerozolimy, więc tylko i aż zapłakał. Ten sam płacz, który towarzyszył Chrystusowi w obliczu oblężenia i zburzenia Jerozolimy w 70 roku naszej ery, jest również dzisiejszym płaczem nad zagładą tego świata i ludzkości go zamieszkującej. Ale tak jak wówczas, tak i teraz nie można niczego zrobić, aby oporne serce człowieka przywieść do prawdziwej skruchy i odnowy w prawdzie. Dlatego wezwanie dotyczy tylko ludu Bożego, a w zasadzie resztki, która pozostanie Bogu wierna do samego końca. Świat drży przed tym, co nastaje. A lud Boży niesiony na skrzydłach wiary, nadziei i miłości raduje się z powracającego Chrystusa. Raduje się, gdyż nadchodzi wreszcie upragniona wolność, wolność od ciemiężenia, ucisku, chorób i śmierci. Przyjdź, panie Jezu. Amen.